Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Skylanders Superchargers. Jesteśmy teraz w takim forcie. W krainie umarłych. I ten, musimy uwolnić mistrza Eona. A co tu mamy ciekawego? Aha. Czyli tylko pojazd undeadu może. Może tędy wejść. A my nie mamy takiego pojazdu. Ciekawe, myślałem, że... Czyli widzicie, ty w tych Skylandersach bardziej się liczą... pojazdy od postaci. Widzicie, bo w poprzednich częściach potrzebowaliśmy określonych Skylanderów, żeby wejść do różnych bram. Czyli na przykład... nie wiem, Skylander ognia, ziemi, technologii i tak dalej. Teraz okazuje się, że potrzebujemy określonych po prostu pojazdów, żeby się dostać. To jest dość ciekawe, szczerze wam powiem. Więc będę musiał po prostu kupić jakieś nowe pojazdy. Dobra, czyli teraz jest na opak. Czy wiecie, chciałem się upewnić, czy nie ma tutaj żadnych takich skrzynek z narzędziami, czy czegoś innego. Bo często są takie sekrety właśnie. Kasa się przyda. Zdecydowanie. Kurczę, to może zobaczymy, co jest po lewej. O właśnie, widzicie. No
Właśnie. Wiedziałem, że właśnie będzie tutaj coś takiego. Zawsze w takich trudno dostępnych miejscach są takie rzeczy. Więc warto zawsze przeglądać takie miejsca. Już jestem całkiem niezły w takie rzeczy, bo grałem w poprzednie części. W sumie wszystkie oprócz Trap Teamu. Czy grałem we wszystkie części, ale nie przeszedłem niestety wszystkich, bo mi się nie chciało. Znaczy, grałem na PS3, ale tak różnie bywało. A tutaj co mamy jeszcze ciekawego? Po prostu dużo kasy, tak? No dobra. No to lecimy w takim razie do góry. Co już, tak? Dobra. Great work, Skylander. Now it's time to send my people down a watery funnel slide of liberty. Proszę bardzo. Mamy kolejny poziom. Wybrałem Bane of the Undead, żeby więcej zadawało obrażenia undeadom, bo to się po prostu bardziej przyda. Pewnie, na pewno będę szedł w laser. Tutaj na razie jeszcze za mało mam jakichkolwiek tam pieniędzy. Później sobie w bazie ulepszymy. Taki kręciołek by się przydał, żeby trochę kasy zdobyć tym drobitem naszym. Teraz pewnie zginę. Level up.
Mamy prezencik. W sumie no, wziąłem sobie tą czapkę, już niech będzie. O, tam jest kręciołek. Musimy tego stworka, tak? Jak tylko zdobyć ten piorunek? Ten jeden. Chwila, poczekajcie. Chcę zdobyć te piorunki. One są ważne dla naszego Expa. Okej, dobra, czyli to jest... Czekajcie, hop. Dobra, teraz możemy iść po kolejny piorunek. Musimy uważać na te elektroniczne. Nie wiem, czy one mi coś robią, ale lepiej ich unikać, szczerze. Kurczę, niedobrze. Zatem też szkoda, żeby ten mały potworek się męczył. Kurczę, nie mogę wejść. Dobra, okej. Też jak widzicie, daje dużo expa naszej randze. No i fajnie, jest już 7 na 7, tak więc znalazłem wszystkie znajdźki już. Jest czas teraz załatwić tego złego gościa. Idę po niego. Najpierw rozwalmy tych wszystkich przeciwników. Hot streak. Supercharged. Hmm.
No i dobra, zaczynamy. Czas rozwalić bossa. Ciekawe, czy uda się uwolnić Eona. You know, my luxury Traptanium penthouse suite was originally designed for just one prized prisoner. But it can easily accommodate two Skylander. Oh, unless of course you were planning on breaking the old fool out. Well, I hate to disappoint you. Actually, I don't. But Lord Chaos has other plans for him. So, ready yourself for battle, Skylander, and prepare to wallow in a footbath of epic failure! Count Moneybone. If it's a duel you wish for, Skylander, a duel it shall be! On guard, and start your engines! I am quite skilled when it comes to fisticuffs. If it doesn't burn, you won't learn. Curse it! You may have some meager skill after all. Ale musimy cały czas go atakować. Chaos has given him more power than ever before. Skylanders on this perspective are weaker against Moneyball. You are vexing me with your persistent vexiness! Fan the flames of my indignation! He is weakening! You're in the line of fire now, Skylander! I wasn't ready yet! Let's try that again! He cannot take much more! Here's that we need to cause a bit of a ruckus to make our point. Oh yeah. I won't sully my hands. Dobra, czas już zniszczyć tego gościa. Naprawdę się cieszę, że uwolnimy Eona. Okay. Like it's just you, me, and my lackeys. I think you'll find I far outclass you, Skylander. Moneybone is nearly defeated. Kurczę, nie mogę wjeżdżać na ogień. No już, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, udało się. Well done. Udało się, mamy kolejny poziom na 100%, wszystkie 3 gwiazdki i 7 na 7 kręciołków. Chociaż nie udało nam się dojść do tamtej przestrzeni dla undeadu. To, no wiecie, tam po prostu jest jakaś czapka czy coś, no ale liczy się poziom. Wait, wait! What I fail to understand, Moneybone, is how you botched the one job you had to keep that old fool Eon locked up! It was the Skylanders! There was nothing I could do! They were terribly heroic. Enough! Is there anything else? Actually, now that you mention it... Lord Chaos? What is it now? Sir, it's the darkness. It's asking for you.
My name? Don't just stand there, fool! Dial it in! Lord Chaos, are you sure this is such a good idea? Just do it! I am the darkness. No, no, no! That's ridiculous! Try again! All shall fear and obey me. That's more like it. Why, that's remarkable, Glumshanks! What did you do? Nothing, sir. It turned itself. Hey there, Chaos. I understand you've had a few setbacks. Well, if by setbacks you mean the Skylanders, then... There's no setbacks! Everything's fine here, just fine. Relax. It's no big deal. I'm here now. Everything is going to be just fine. It is? Of course. Skylands is only the beginning. Once we're done with this place, you and me, we're going to conquer every single world in the universe. Did you hear that, Glumshanks? The whole universe! All you've got to do is keep feeding me that magic, and then everyone is going to fear the darkness. And chaos! Yeah, and chaos. Which reminds me, say hi to your mom for me. Okej. Chodziło o to, że po prostu musi żywić tą ciemność magią i wtedy... Obiecała ta ciemność, że chaos będzie mógł przejąć kontrolę nad całym światem. Mniej więcej. O to chodziło. Greetings, Portal Master. Thank you for rescuing me. It is wonderful to see all of you, but we have no time to waste. Even though Count Moneybone's Dehabilitation Center has been shut down, chaos is still out there wreaking havoc across all of Skylands. I saw that Sky Eater up close. How can we possibly stop something so powerful, Master Eon? The Sky Eater itself is not the problem, Hugo. Fiddlesticks! I don't like the sound of this. It is what stirs within it that we should fear. Shielded by the enchanted armor of Chaos's Doom Station is the last remnants of the darkness, and it is growing ever more powerful. Oh, well, that's only the most evilest force in all Skylands. Sounds so bad. Supposing you have any idea how we'd go about stopping it? As long as the core of light shines, the darkness will remain within that sky-eating monstrosity. For now. But we must act quickly before all of Skylands is destroyed. Come, Hugo. We have much to do. Dobra, tam widzieliście w tle... Good to have Master Eon back. If anyone can get us ilość moich Skylanderów. We can't keep this island moving forever. Eventually, we're gonna run into something unpleasant. Oh no, it's him. Now, I don't know what you may have heard about me, but I am a legitimate businessman and entertainer. I merely provide a service and smile in these times of turmoil. And, you know, make a little profit. Tutaj musimy kupić taki specjalny... Musimy kupić takie specjalne zestawy z pucharkami, żeby odblokować te wyścigi. Dobra. Później z nim pogadamy. Na razie może chodźmy do Persefony. Muszę przede wszystkim ogarnąć, gdzie to jest. Czyli to jest całe to główne centrum dowodzenia. I teraz kolejne rzeczy się odblokowały. Dobra, chodźmy najpierw do Persefony z Spitfire'em. Are you ready for a new magical upgrade?
Dobra, możemy kupić. Spoko. Nie, to tak trochę bez sensu. O właśnie, może tu gdzieś postawmy tą bramkę. Nie, to będzie przeszkadzało. Dobra, na razie to zostawmy. Potem jakoś to poustawiam. Zmieńmy się jeszcze w Dive Clopsa. Kupmy jakiś upgrade i możemy skończyć odcinek. Jestem gotowy na nowy upgrade. Dobra, i teraz muszę wybrać. Use Lost Deep Sea Technology to increase the power of water pedo. Albo... Learn more sonar abilities to defeat. Chyba pójdę, wiecie co, w... Chyba pójdę w torpedy. Torpedy będą lepsze. No i dobrze, okej. No to to było na tyle, jeżeli odcinek się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Może jeszcze dam mu inną czapkę. No dobra. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!